Cześć, tu Kinga. Witam Was na moim kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie filmik taki mały, holumpeksowy. Troszkę rzeczy Wam pokażę do udostępnienia, a będą one związane z tematem dzisiejszego holovloga, czyli jak nosić super wygodne rzeczy, jak się ubierać komfortowo, jednocześnie z klasą. Słuchajcie, jest to taki, moim zdaniem, dosyć ciekawy temat. Warto go poruszyć, bo jakiś czas temu, w czasie pandemii, rozpoczął się taki trend noszenia rzeczy komfortowych, wygodnych. I bardzo długo chodziliśmy wręcz niedbale, no bo każdy był w domu, oczywiście nie mówię, że wszyscy to robili, ale było coś takiego, że przyzwyczailiśmy się do takiego super komfortowego trybu życia, no i trochę nie chcieliśmy z tego zrezygnować i myślę, że nadal zostało to, że chcemy, żeby rzeczy były komfortowe, żeby się w nich dobrze czuć. Jest teraz taki trend właśnie w modzie, żeby ogrywać takie wygodne, komfortowe rzeczy w sposób bardziej elegancki, bardziej taki glamour. No i dzisiaj właśnie pokażę Wam moje rzeczy. Będą to zarówno rzeczy z odzysku, czyli z lumpeksów. Będę Wam mówić, które są z lumpeksów, które były kupione nowe. Będą też rzeczy, które kupiłam celowo, nie do tych stylówek oczywiście, ale właśnie do tego typu moich stylówek, czyli kiedy chcę na przykład wyjechać na ferie, kiedy chcę spędzać wolny czas, ale w towarzystwie, nie w domu, i wyglądać fajnie, wyglądać nowocześnie, wyglądać właśnie trochę już może glamour, trochę bardziej elegancko, a jednocześnie czuć się super komfortowo. To jest bardzo ważne, żeby się w ogóle dobrze czuć w swoim ciele, w swoim życiu. No i oczywiście, jak to na moim kanale, będą to rzeczy z super tkanin, będą to wełny merino, będą to kaszmiry, wiskoza, po prostu dobre składy, dobre włókna, rzeczy z dobrej jakości, bo chcę Wam powiedzieć, że jest to niesamowicie ważne, żeby właśnie takie komfortowe rzeczy, rzeczy, w których chcemy odpocząć, były z naturalnych tkanin. Nawet jeżeli włożymy na imprezę sztuczną kieckę, to jest impreza, to trwa chwilę. A w tego typu rzeczach powinno nasze ciało czuć się po prostu jak w niebie. Więc wybierajmy głównie w dużym przynajmniej procencie naturalne składy i na pewno będzie to miało duży wpływ na samopoczucie i na to też właśnie, jak w tym wyglądamy, jak czy czujemy się w tym sexy i tak dalej. Jeżeli interesują Was takie tematy, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału. Jest to dla mnie wielka pomoc. Pomaga mi to też tworzyć te treści. I polubcie koniecznie filmik. Zrobiłam bardzo dużo stylówek, mam nadzieję, że się Wam spodobają. Dajcie znać w komentarzach. Lecimy! Będę dosyć szybko szła z tymi stylizacjami, ponieważ jest ich dużo. Naprawdę zrobiłam ich dużo i to są naprawdę stylizacje, które ja będę nosić w większości. Oprócz tam kilku, które Wam powiem, które z rzeczami, które będą udostępnione dla Was. Albo są na mnie za duże, albo są to rzeczy, które są w mojej garderobie niefunkcjonalne. Słuchajcie, lecimy i zaczniemy od takich rzeczy, które być może już widzieliście. Sweter pokażę Wam teraz z kaszmiru, który uratowałam naszywając taką naszywkę tutaj na niego, ponieważ miał tu dziurę. A tak to był cały w idealnym stanie. Jest to bardzo przyjemny, gruby kaszmir, marka Loro Piana, przepraszam, włoski sweter z kaszmiru. No i on jest takim typem swetra, który nadaje się super do leggingsów. Ja lubię taki styl, zwłaszcza właśnie do jakichś kozaków, albo tak jak tutaj będzie do takich komfortowych butów. I widzicie, mam tutaj takie zamszowo podobne. One akurat są sztuczne, te leginsy, ale leginsom to mogę wybaczyć. Nie lubię skóro podobnych, ale lubię zamszo podobne, są bardzo stylowe i fajnie wyglądają do takiego stylu właśnie z długim swetrem. I tutaj, słuchajcie, pokażę Wam dwie stylówy z tym zestawem. Jedna będzie taka właśnie typowo wycieczkowa. Bardzo wygodne buty, można tu w ogóle takie trapery górskie, bo w czymś takim na serio można iść na wycieczkę górską, jeszcze jakieś kaszmirowe rajstopy pod leginsy, super ciepła czapa i lecimy. No i właśnie do tego mam dwa zestawy. Jeden to jest z taką kurtką właśnie górską już jakby. To jest kurtka, którą niedawno kupiłam super premium firmy, więc też wygląda to spokojnie tak, że możecie w tym wyjść gdzie chcecie w zasadzie. Nawet na dowód tego wystylizowałam to z torebką Louis Vuitton, którą posiadam. Prezent, słuchajcie, który kiedyś dostałam. Tutaj do tego też UGG. I to są takie UGG z dawnych kolekcji. Już nie ma ich teraz, nie są dostępne. Ale są bardzo fajne. Mają podobny kolor do kurtki i są na takim lekkim podwyższeniu z tyłu.
Więc są takie troszeczkę bardziej eleganckie. Nie są to takie typowe UGG. No ewentualnie właśnie do czegoś innego ja tutaj zaproponuję Wam sweter od marka Kejna, czyli też bardzo premium sweterek. On jest na mnie dużo za duży, to jest taka L-ka bardziej, L-ka XL-ka. On się bardzo fajnie rozciąga i on powinien być taki trochę bardziej do ciała. Jest niesamowicie miękki, słuchajcie. Właśnie ten sweterek, tego typu ciepła dzianina się nadaje super jako taki płaszcz, o ile nie jest bardzo mokro. Pięknie zrobiony sweter, niesamowite detale, bardzo fajny skład, tam jest mohair, wełna. Przepiękny też ma splot. No w ogóle naprawdę jest świetnie wykonany. Zobaczcie, jakie tu ma piękny ten kołnierz. No wiadomo, jak to marka premium. Także taka stylowa z płaszczem też może być jak najbardziej. To była chyba najciemniejsza stylówka, jaką Wam tu pokażę. Chociaż nie, będzie jeszcze druga ciemna. Druga stylówa będzie z takimi spodniami i też tutaj pokazuję stylówki bardziej sportowe, takie bardziej na wycieczkę, na spacer i bardziej glamour, bardziej takie właśnie do wyjścia na miasto na przykład. Można sobie mieć w aucie albo po prostu przebrać buty, jakieś akcesoria dołożyć i mamy już stylówę właśnie taką w stylu glamour. Spodnie, słuchajcie, superowe. Mam już je kilka lat, bardzo je lubię. Candice i Candice Mann München. Z Monachium spodnie, z wełny. Słuchajcie, z wełny są mega superowe te spodnie. To jest taka parzona wełna i one są w takim stylu dresowym, bo mają tu gumę i na dole mają ściągacze, ale prócz tego, słuchajcie, to one są tak wspaniałe, cieplusieńkie, mega wygodne. To jest coś, co można nosić, jak na przykład byście dali jeszcze super pasek do tego, skórzany, no to byłoby w ogóle już taka stylówka w stylu glamour do kozaków, ale ja Wam pokazuję tutaj taką zwykłą stylówę, powiedzmy, stylówa z jakimiś czy kowbojkami, czy takimi botkami bardziej miejskimi i golfem. No i do tego możemy kombinować, może być bomberka, może być, słuchajcie, ja mam tutaj takie vintage, taką vintage kurtkę z futrem i też można to super nowocześnie ograć, zresztą takie krótkie kurtki są teraz bardzo modne, ona jest bardzo uniwersalna też ta kurtka, jest bardzo elegancka też, ten materiał jest elegancki, można spokojnie właśnie z taką elegancką premium torebką do tego, oczywiście nie musi być aż tak premium, może być po prostu fajna, taka wiecie, miejska torebka i można to właśnie wystylizować mega wygodnie, słuchajcie, do tego mam w ogóle sweter, który mam już też wiele lat, ponieważ o niego dbam, to się nim nic nie dzieje, jest to taki piękny kaszmirowy golfik w kolorze chłodnego beżu, takiego średniego chłodnego beżu i on jest wspaniały, naprawdę ma skład, że to jest 100% kaszmir, gdzieś tutaj, tak, na metce jest. I uwielbiam ten sweter, mimo że ja nie jestem bardzo w beżach, ale ten sweter jest tak uniwersalny, ma tak ładny odcień, taki szarawy odcień tego beżu, że on praktycznie prawie do wszystkich tu stylówek będzie mi pasował, co zaraz zobaczycie. Będzie występował w wielu stylizacjach, naprawdę nie jest w ogóle zniszczony. Faktem jest, że naprawdę bardzo dbam o swetry, bardzo uważnie je piorę, wykręcam w ręcznik z dobrymi środkami albo dobrymi, nawet takimi droższymi szamponami je piorę, żeby te włókna były długo dobre. Więc zobaczycie ten sweterek tutaj w wielu stylówach. Wydaje mi się, że też tutaj zrobiłam stylówę z kamizelką, która też będzie dla Was dostępna i ona jest, słuchajcie, w takim rozmiarze SM. SM, dokładnie. Od Canada Goose. To jest oryginalna kamizelka, ale jest ona vintage. Dlatego też tutaj nie macie się co doszukiwać takich znaków, które obecnie się robi na tych kamizelkach. W każdym razie mogę Wam powiedzieć, że jest to piękna kamizelka Canada Goose. Taka pikowana, oczywiście, że z pierzem w środku, z puchem w środku. Bardzo ciepła. Wiecie co, ja rzadko mam okazję chodzić w takiej kamizelce, więc będę ją udostępniała za niedużą cenę, jak na tą markę, bardzo drogą. Także możecie pisać w sprawie tej kamizelki, ale ona też wystąpi tu w kilku wersjach, w kilku stylówach. Także naprawdę jest mega fajna. Słuchajcie, teraz pokażę Wam takie leginsy.
Jest to sprawa taka, bo tak, tamte spodnie były w takim modnym kroju, zobaczycie zaraz więcej tego typu spodni, ale teraz leginsy z kaszmiru, słuchajcie. One są z H&M, ale to jest 100% kaszmir, z jakiejś też starszej kolekcji. Kupiłam je w lumpeksie, podobnie jak te brązowe spodnie, bo to są rzeczy, golf, spodnie i to, i kamizelka również, które właśnie są z lumpeksu. Tak jak też sweter od Marka Kane'a, jest naprawdę nowy. Słuchajcie, takie leginsy z kaszmiru, szare, są dla mnie dobre. A ja wolę, jak one są takie luźniejsze, nie są jakieś takie opięte, że wszystko, wiecie, tutaj się eksponuje. Więc są naprawdę spoko. To jest zresztą S-ka, więc też nie ma co się dziwić. One są po prostu w lekko luźnym kroju. One mają taki dresowy krój, widzicie? To już nie są takie spodnie, tylko takie typowe dresowe leginsy. No i takie coś jest ciężko wystylizować na bardziej elegancko. To jest raczej coś, co ja noszę po domu, faktem jest. Na przykład do golfa i do kamizelki z kaszmiru i wełny, którą tam będziecie widzieć w podglądzie. Ona jest superowa, naprawdę jest mega. Ostatnio ją kupiłam i już teraz wiem, że będę ją nosić pewnie całą zimę do różnych stylówek, co Wam zaraz pokażę. Można bardzo tak podomowo, albo po prostu idziemy w tym na wycieczkę, to jest mega ciepłe. Do tego trapery, czy jakieś takie, wiecie, buty na wysokiej, wyższej podeszwie, wygodne, kurtka i lecimy, właśnie taki ocieplaczek. Ten ocieplacz jest też o tyle super, że on ma kaptur, więc ja nie muszę już czapki, ja nie lubię czapek. Mam jedną superową czapkę, którą lubię nosić, taką z alpaką kremową, ale generalnie wolę mieć kapturek, więc to jest naprawdę super opcja dla mnie. Ale pokazałam Wam też te leginsy z takim trochę eleganckim swetrem. Można by fajne botki lub właśnie takie lepsze ugi albo trapery fajne. I do takiego swetra od Coco More też, który ma bardzo fajny skład. To jest taki sweter oversize'owy, więc on właśnie zrobi z takich casualowych leginsów już trochę coś trochę eleganckiego, bo jest właśnie taki luźny, robi taki trochę styl glamour, taki modny krój ma, bardzo piękny sweter, uwielbiam go też nosić i nosiłam go też właśnie do tych szarych leginsów zamszowych, ale teraz mi się to spodobało z tym, także no, takie leginsy też możecie trochę podrasować i zrobić z nich spodnie miejskie, pod warunkiem, że wybierzecie właśnie jakościowe dodatki i słuchajcie, tutaj podkreślam, że skóra, dobra skóra, piękna torebka, dobre buty. Wystarczy mieć jedne dobre, tak naprawdę, ale naprawdę takie jakościowe, nie jakieś skajowe, tylko zainwestować, nawet na raty kupić, ale kupić buty z dobrej skóry, wygodne, w których się będziecie super czuć, które będą nam do wszystkiego pasować. No i wtedy takie buty, czy kozaczki, czy traperki możecie właśnie do takich leginsów bardzo fajnie wystylizować. Także no, takie moje leginsy, które de facto ja będę raczej używać w stylu sportowym, ale da się też z nich zrobić coś takiego trochę bardziej podrasowanego. Słuchajcie, teraz pokażę Wam dres właśnie z takimi szerszymi spodniami, który niedawno sobie kupiłam w Oysho. Nie chciałam inaczej. Mam też spodnie ciepłe, tak jak widzicie tutaj takie już kaszmiry, wełny. Natomiast chciałam coś takiego trochę przejściowego, jakby nie było tak zimno, bo nie zawsze człowiek chce się aż tak naubierać, bo czasem idziemy też do miejsca, które nie jest bardzo zimne. No i możemy nam być po prostu za gorąco. Słuchajcie, więc nowy dres kupiłam w Oysho. Pokażę Wam tu metkę. No i nie oszukujmy się, dresy w Oysho nie są tanie, więc to jest zakup powyżej 300 zł, ale połowa jest wiskozowa. No, wolałam, żeby było całe z wiskozy, tak jak mam taki inny mój fioletowy, taki różowo-fioletowy dres. No ale trudno, no jest jak jest. Sprawdzałam, no nie było na rynku żadnych tego typu rzeczy z całych z wiskozy. Ale jestem zadowolona, bo to jest bardzo, bardzo komfortowe. Bardzo fajny krój mają te spodnie. Właśnie przez to, że są takie modne, szerokie nogawki, to one już robią trochę za taki właśnie komplet bardziej w stylu wygodnym glamour, powiedzmy. Bluza jest też świetna, jest oversize'owa z kapturem i no jest bardzo fajna, jest rozcięta z boku. Bardzo, bardzo to jest wygodne. Słuchajcie, głównie kupiłam to ze względu na to, że szykuje się mi zimowy wyjazd z Wiktorem na taki, no w takim towarzystwie trochę, gdzie będzie
będziemy długo przebywać ze sobą. Więc chciałam i do samolotu, i do podróży właśnie, i już na miejscu mieć taki nie za gorący, ale taki fajny komplet. No i to się super sprawdza, już chodziłam oczywiście w tym cały czas. Wiecie co, w ogóle te rzeczy, co dzisiaj Wam tu pokazuję, to jest taki mój styl, który ja kocham na co dzień. I ja się praktycznie cały czas tak ubieram. Czasem dla odmiany, albo jak mi coś nagle odbije, to jakaś sukienka czy coś, no i sukienki oczywiście na różne specjalne okazje i tak dalej. Natomiast w sezonie zimowym to jest głównie to, co ja noszę, co dzisiaj będziecie widzieć. Ja mam taki styl. Ciekawa jestem, co sądzicie o tym stylu. Także dres jest super i właśnie można go z bomberką. Mam tą bomberkę z Medicine, z Venus Botticelli'ego z tyłu. I taki dres można wystylizować zarówno właśnie do, słuchajcie, do kozaków. Nawet, jeżeli byście chcieli, do kowbojek. Super by wyglądał. Kowbojki takie troszkę wyższe wejdą nam pod spód, pod te szerokie spodnie. Mega fajnie to wygląda. Można taki dres w takim monochromatycznym do mojej... Ja mam takie moje ukochane zresztą traperki z zeszłego roku. Czy już nawet mam je półtora roku. Kocham te traperki. No i mam też nowe. W zasadzie to jeszcze nie mam, bo to jest prezent gwiazdkowy, który czeka na gwiazdkę, ale nie noszę ich. Natomiast specjalnie je wypakowałam, żeby zrobić te stylowe i Wam pokazać. Nowiutkie UGG. Nowiutkie aksy. Niestety ja się nie zmieściłam w te aksy na koturnie. Próbowałam. Zresztą widziałam, że ludzie się na nich potykają. Więc może i lepiej. Ja zresztą nie jestem jakaś bardzo niska, nie muszę mieć platformy. Cudowne są, oczywiście to jest coś, co na przykład na podróż, to jest bajka po prostu. Czujemy się jak w kapciach, no i wyglądamy trochę jak w kapciach też, ale są to buty już na tyle uznane jakby jako marka, jako taki znak rozpoznawalny, że spokojnie możecie w nich też na, może nie na elegancko, ale na taki właśnie sportowy glamour się ubrać. No i ja tutaj Wam będę mierzyć te buciki do różnych stylówek. No można właśnie do tego dresu na przykład. Tak. I kolejny jakby zestaw mój dresowy to jest... To są spodnie, które niedawno kupiłam. I też już dawno polowałam na takie fajne spodnie. Jedne mi przyszły, słuchajcie, z Chin. Nie z Timu tym razem, tylko gdzieś tam w jakiejś firmie, która sprowadzała z Chin. Musiałam je odesłać, bo były takie grube, jakby sfilcowane, brzydko się w nich wyglądało, poszerzały. A te fajnie wyglądają, kupiłam je, słuchajcie, na... Tu jest marka K-Day, ale one są kupione na... Cap Al. 100% wełna merino. Taka marka. Są o tyle fajne, że właśnie są nie za grube, nie jest ta wełna taka bardzo gruba, ale nie jest też przezroczysta, bo też widziałam taki efekt, że dziewczynie prawie cały tyłek było widać, taka cienka była ta wełna. Także takie w sam raz. I fajny odcień właśnie też, taki szarawy, taki jak ja lubię, odcień beżu. Z kieszonką, można sobie telefon do niej włożyć, jak ktoś lubi. Też fajny, właśnie mają taki lekko dresowy dół, ściągacz. Bardzo mi się podobają te spodnie. To jest strzał w dziesiątkę, słuchajcie. I no właśnie. I te spodnie można wystylizować i do takiego golfika, co zrobiłam oczywiście, i na przykład do tej kamizelki, bo wszystkie te tutaj kolory, te beże, jasne szarości, troszkę ciemniejsze szarości, one super wyglądają, jak się je połączy. Nieważne, że jedno jest szare, drugie beżowe, ale te jasne, takie pastelowe, melanżowe kolorki super właśnie fajnie się łączą, także możecie spokojnie sobie kupić beżowe spodnie i jasno szary sweterek albo kremowy i to wszystko sobie miksować, więc naprawdę jest to praktyczne, jeżeli lubicie taką gamę. Ja wolę mieć u góry jaśniejszy kolor lub szary, a u dołu na przykład beż, bo słuchajcie, nawet te szare beże nie są takim moim ulubionym odcieniem dla mojej skóry, natomiast już taki bardzo, bardzo, bardzo jasny w krem jest ok. Tak, także te spodnie super i do tej bluzy, którą mam teraz na sobie, tej kaszmirowej, którą Wam kiedyś pokazywałam, też moim zdaniem rewelacja i właśnie na przykład do agów, czy do tych traperów, kurtki takiej oversize'owej, super, super rzecz. To jest bardzo przyjemne i normalnie ja zamierzam w tym chodzić wcale nie tylko po domu, tylko właśnie fajne dodatki,
fajnie wystylizowane i lecę, słuchajcie, do pracy, gdziekolwiek. Także no dla mnie to jest po prostu bardzo praktyczny styl. No i oczywiście mam na sobie stylówkę, którą też zobaczycie i to jest ta spódnica z wełny merino, z czego to było? Zerft, bez rozcięcia. Być może jeszcze zrobię to rozcięcie, nie zdążyłam jeszcze. No i kaszmirowy sweter. I teraz pokażę Wam właśnie ten zestaw do Agów, do torebki Louis Vuitton oczywiście i do Ramoneski, która ma właśnie, ma beże, ma brązy z tyłu szczególnie na tej replice obrazu i z przodu jest taka trochę bardziej turkusowo-różowa, więc nawiązuje do koloru bluzy. Bardzo mi się podoba też tutaj takie trochę pastelkowe połączenie, można jeszcze taki pudrowy, różowo-pudrowy szaliczek dołożyć i super. A jeśli byście chcieli jeszcze podkręcić bardziej tak elegancko, na przykład do pracy i nie chcielibyście też ugotować się, no co prawda w Ugach się może nie ugotujemy, bo to w dwie strony działa, to trochę grzeje jak jest zimno i też trochę izoluje od jakiegoś mega gorąca, ale jakbyście chcieli tak trochę bardziej elegancko już, no to na przykład te buciki, które ja mam na sobie, kupiłam na Vinted, używane z Zary, ze skóry naturalnej, piękny kolor, jest bardzo podobny do tej spódnicy, nie wiem czy to będzie widać, mam nadzieję, jak nie to zrobię Wam zdjęcie kolorów. W każdym razie super fajny, malutki obcasik, wygodne, także też bardzo wygodna spódnica, wygodna kaszmirowa bluza i te buciki na małym obcasie naprawdę są komfortowe. No i słuchajcie, zostały mi teraz krótkie spódnice, ja bardzo lubię krótkie spódnice, wiem, że nie wszyscy je noszą, ale ja uważam, że nie mam złych nóg i póki żyję prawdopodobnie będę nosić krótkie spódnice, nawet jak będę miała 80 lat, bo kto mi zabroni. No, mam nadzieję, że mając 80 lat będę jeszcze jakoś wyglądać. Dbam o siebie. Słuchajcie, nie, tutaj trochę tak już sobie żartuję, ale wiecie o co chodzi. I teraz oczywiście jest ten golfik tutaj i mierzę kilka spódnic. Najpierw pokażę Wam takie spódnice, które najbardziej lubię, z Avenue 303. Czy też 303 Avenue? Nie wiem, jaka kolejność jest. Chyba 303 Avenue. Dosyć droga firma i te spódniczki są w dwóch kolorach. Jedna jest beżowa, a druga jest szara. Nie, ta co pokazywałam pierwsza jest szara, ta jest w jasnym beżu. Bardzo podobne kolory, zamiennie można je stosować w zasadzie. No i tą, właściwie chyba tą beżową ubrałam, bo już mi się nie chciało, są tak podobne w kolorze, że nie chciałam się zmieniać. Beżowa spódniczka, beżowe rajstopki, słuchajcie, golfik, ten bezrękawnik na zamek, traperki czy tam cokolwiek, mogą być i uksy i traperki i to jest tak wygodny strój dla mnie, bo ta spódnica mnie nie obciskuje, to nie jest taka spódnica, w której wiecie, ja się muszę zastanawiać, czy jak siądę, to mnie nie podjedzie. Ona jest naprawdę do grubych rajstop, super, super komfortowa, bardzo mi jest w tym wygodnie, słuchajcie. No i super moim zdaniem pasuje to właśnie do tej kamizelki. Ta kamizelka tak trochę tu przysłania biodra, trochę takiego sportowego stylu nadaje. Mega, mega. Kocham te spódnice, ja w nich chodzę do pracy normalnie. No wiecie, oczywiście grube, wełniane rajstopy, kryjące, raczej do tego obcasów nie, no bo wtedy już jest taki strój robić trochę wyzywający, ala taka rosyjska laleczka. Ale do płaskich butów, do traperów, do oversize'owego swetra właśnie, czy do kamizelki, mega. No i mam jeszcze tutaj, słuchajcie, taką spódniczkę, którą też właśnie z tą kamizelką fajnie można wystylizować, z traperami. Też jest świetna. Ona jest znowuż od Kosa i ma też moher w sobie. Właściwie praktycznie sam naturalny skład. Świetna jest ta spódnica i właśnie ona łączy w sobie te różne kolory. Dodatkowo można ją też do czerni nosić i bardzo fajnie wygląda do czerni. Także bardzo lubię tą spódnicę również, tylko ona jest naprawdę już na takie zimno, bo ona jest bardzo gruba. Mam jeszcze spódniczkę tu, którą będę Wam udostępniać. Jest to rozmiar SM od bardzo dobrej firmy Nymph, niby S-ka, ale może być na SM spokojnie, bo ja mam tu jeszcze sporo luzu. Jeśli nie macie jakiegoś dużego pasa, to tutaj jest elastyczna, ma 30% wełny w sobie. Naprawdę jest to nowa spódniczka, bardzo komfortowa, słuchajcie. Ona na przykład do takiego luźnego swetra, do bluzy z wełny. No i właśnie na przykład do takiej kamizelki sportowej, patrzcie, jaka super. Idealna wełenka. Bardzo, bardzo wygodne. Ja uważam, że dla mnie ta spódnica jest minimalnie
za długa. To znaczy ja jak spódniczki takie krótkie, to lubię, żeby one były mini, a nie takie przed kolano. Być może to jest kwestia wzrostu. Jak ktoś będzie miał 1,70 m, to już ta spódniczka będzie raczej na pewno na mini. Tylko no, do mojego wzrostu jest taka minimalnie dla mnie za długa, więc jest dostępna. Nóweczka, słuchajcie, piękna jest. No i w zasadzie, kochani, to praktycznie chyba już wszystkie stylówy. To z tą spódniczką też widzicie oczywiście stylówę i z tą kamizelką, bo ona jest w identycznym kolorze, więc jeszcze się zastanawiam. Aha, słuchajcie, jeszcze chcę Wam pokazać dwa szaliki, które ze względu na to, że trochę zmieniłam kolorystykę mojej garderoby, będę odsprzedawać. Obydwa są kaszmirowe. Ten jest z takiego cieńszego kaszmiru. Piękny ma kolor, taki morsko-zielony. Jest mięciutki po prostu jak, no nie wiem jak to nawet nazwać. Przepiękny szaliczek z kaszmiru, naprawdę jest mega. Także polecam bardzo. To jest taki właśnie cieńszy kaszmir, on jest taki bardzo delikatny, można go zamotać w taki supeł. Można go sobie owinąć, otulić się nim, bo jest taki mega mięciutki. Nie jest takich sztywnych szalików, wiecie, grubych i sztywnych. Tylko bardzo miły i bardzo ciepły. Natomiast drugi szal jest, to jest ogromny szal, w którym się zakochałam, absolutnie, przyznaję. Ale no nie mam do czego go nosić, więc jak ktoś lubi zielenie, to jest 100%. Tutaj zresztą metka gdzieś. To jest też, co to za firma, słuchajcie. Była metka, ale nie wiem, czy nie odpadła ze składem. Ale na pewno jest to, słuchajcie, kaszmir 100%. Piękny szal w takim nasyconym, no jest nowy, słuchajcie. W takim nasyconym kolorze, wielki, cieplusieńki, niesamowity jest. Po prostu, słuchajcie, ten szal to jest szał. No nie mogłam się z nim rozstać, bo mi się tak strasznie podoba i kolor, i po prostu jest jak nowy. Że, no wiecie, te ogromne pieniądze kosztują takie wielkie szale z kaszmiru i z merino, więc zapraszam Was serdecznie. No i słuchajcie, wygląda na to, że na dzisiaj to tyle. Ciekawa jestem bardzo, jak się Wam podobały te stylówki, i co myślicie w ogóle o tym ubieraniu się w komfortowym na styl glamour. Jak się Wam ten styl podoba? To jest taki bardzo nowoczesny styl, mnie się ogromnie podoba. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne filmy, do komentarzy, oczywiście na maila modaekokreatywna@gmail.com oraz na Vinted Silk Design Wolf. Wszystkie linki są też w opisie filmu zawsze. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani, miłej dalszej części niedzieli i kolejnych dni tygodnia. Cześć!